Cześć, teraz Was witam ze stoiska Motorola, która oczywiście pokazuje bieżące smartfony, no ale ja to akurat już doskonale znamy. Tam podejdę potem dla tych, którzy nie widzieli tych telefonów, bo to jest znacznie ciekawsze. Znowu jak bumerang powraca koncept telefonu bransoletki. Lenovo go już pokazywało bardzo dobrych kilka lat temu, jeszcze no, jako urządzenie Lenovo. Teraz jest już z logo Motorola. To koncept telefonu, podkreślam koncept zakładanego, noszonego na nadgarstku, bo po prostu można go sobie owinąć, jak widzicie tutaj cały tył jest elastyczny. No, domyślam się, że zastosowano trik, że tutaj w tej sztywniejszej części znajduje się akumulator, a ta część giętka to po prostu elektronika plus taśmy. No jak widzicie urządzenie w gablotce. Były zamknięte pokazy, były oczywiście, natomiast z Polski były tylko dwie osoby, no i po prostu Motorola pojechała po zasięgach. Zatem nie byłem w stanie wziąć tego do ręki i obejrzeć dokładnie, jak to działa i jak w ogóle to nosić i używać tego. Jak widzicie, no to też się nie zwija tak totalnie w pełni, tylko to mniej więcej na nadgarstku wyglądałoby w ten sposób, bo tak jak Wam powiedziałem, tu gdzie wchodzi wtyczka, na 99% mamy taki podłużny na szerokość urządzenia akumulator. No wiadomo, akumulatory raczej ciężko się zgina póki co. Chociaż z tego czasu LG pokazało, że jednak można, ale najwyraźniej z jakichś powodów to nie weszło do powszechnego użytku. Od moim zdaniem ciekawostka przyrodnicza i to się chyba nie przyjmie, bo ten ekran wygląda na dosyć delikatny, może nawet delikatniejszy jak w foldach. A do tego no, jest po zewnętrznej stronie, więc raczej mógłby być narażony na uszkodzenia. Także nie wiem, jak to wyjdzie w praktyce, ale o, tutaj już możemy zobaczyć demo właśnie w pełnym użytku. A jak widzicie, jest dodawany pasek. Czy już wiadomo, do czego są te metalowe piny tam po wewnętrznej stronie obudowy? Po prostu, żeby to z ręki nie spadło, no bo tak jak widzicie, to się nie wygnie dookoła nadgarstka, tylko tak w literce. Natomiast czy ta koncepcja w ogóle kiedykolwiek trafi do produkcji, powiem Wam, że szczerze wątpię, ze względu na to, że, no tak jak powiedziałem na wstępie, jeszcze jako Lenovo to widziałem kawał czasu temu, próbuję sobie przypomnieć, ile lat to było temu, ale jakoś tak w 2017 chyba, a może nawet wcześniej, wiecie co, musiałbym sprawdzić po prostu po newsach na MGSM-ie, kiedy to ja o tym pisałem. No teraz ta koncepcja nieco ewoluowała, bo wówczas, kiedy po raz pierwszy to widziałem, to nie przypominało tak do końca współczesnego smartfonu. Teraz jak widzimy, udało się zwęzić ramki, jest oczywiście aparat do selfie dodany, tam jak pani ręką poruszyła, to było widać, że tamten aparat jest. Musimy niestety sobie iść. Tu jest wykończony tkaniną, tak jak widzieliście tam na tym pierwszym demo. No chodzi o to, żeby to w miarę przyjemnie się nosiło. Gdyby to było plastikowe, to ręka by się pociła, męczyła i nie było po prostu by to fajne doznanie. No i co, aktualne motki E40, Neo E40. Próbuję dojrzeć, czy któryś z tych ostatnich motok są, ale chyba nie. Zerknę, wybaczcie, bo tu jakiś tur przechodzi. Zwiedzanko mają zorganizowane ludzie z jakiejś firmy. No oczywiście Motorola jest, jak widzicie, wspólnie z Lenovo na stoisku. No wiadomo, tak należy do nich. Urządzenie. A, jeszcze pokażę Wam jedną rzecz. Teraz mi się przypomniało, że chodzę na stoisko, widziałem coś fajnego, słuchajcie. Spróbuję ten cały dziki tłum ominąć. Poczekajcie sekundę. Wybaczcie, no jeszcze rzut oka na tego elastycznego wynalazka. Bo tam jest. Excuse me. Thanks. O. Laptop z przezroczystym ekranem. I ja się tylko pytam, po co, bo na razie powiem szczerze, że pomysłu nie mam, chyba że po to, aby podczas prezentacji ktoś widział z drugiej strony, co pokazuje. Może spróbuję się przerzucić.
No tak, widać z drugiej strony obraz, więc może po to. Natomiast bardziej chyba bajer niż rzeczywiście użyteczny sprzęt, tak mi się przynajmniej wydaje. No, koncept, tak, oczywiście. Jedyne, co jest tak naprawdę fajne i co robi show, to, że ten ekran praktycznie w ogóle nie ma ramki. Ona jest, ale taka minimalna. No i klawiatura też jest śmiechowna, bezdotykowa, ale wiecie co, jakieś na czymś takim pisałem i wcale to nie było wygodne. Dobra, moi drodzy, lecę dalej. To na razie tyle z Motorola z Lenovo. Do zobaczenia w kolejnym live'iku. Hej, trzymajcie się.